Cześć kochani, witam Was serdecznie w finale projektu Denko. Kosmetyki już mam wszystkie przygotowane. I zapraszam Was do lajkowania, do komentowania tego filmu, do subskrybowania kanału, a tymczasem przechodzę do rzeczy. Zeszycik oczywiście jest gotowy. Odkładam go sobie i pierwszym kosmetykiem, który Wam pokażę, jest paleta Urban Decay Gwen Stefani. I już sobie tutaj otworzę. Tam, dadadam. Uwaga, uwaga, w grudniu udało mi się skończyć drugi cień. Powiększyć ładnie dęka. Szczególnie zadowolona jestem z osiągnięć w tym granatowym cieniu, bo to jest bardzo nielubiany przeze mnie cień i naprawdę ciężko mi się go zużywa, ale póki napędza mnie entuzjazm i wiara w to, że uda mi się zużyć tą paletę, po niego sięgam i będę chciała go zużyć po prostu do końca. Jestem zadowolona z postępów, jak na trochę ponad pół roku takiego niecałkowitego używania, bo używałam też innych cieni, innych palet, to jestem zadowolona z osiągnięć. Mam nadzieję, że w nowym roku, tym, który właśnie się zaczyna, uda mi się ją zużyć całkowicie. Kolejny kosmetyk, który tutaj mam, to jest lakier do paznokci z Chanel. I już Wam tutaj pokażę. Jest tutaj taki malutki ubytek, bo ja użyłam go może raz. W sumie zużyłam gdzieś około połowy lakieru, coś koło tego. Szczerze mówiąc, teraz zrezygnuję z denkowania lakierów takiego w projektach Denko, bo nie lubię się do tego zmuszać, jakoś malowanie już mnie nie kręci tak bardzo, paznokci oczywiście już mnie nie kręci tak bardzo, więc no na razie sobie zrobię przerwy, będę się starała po prostu zużywać tak naturalnie te lakiery do paznokci. Kolejny kosmetyk to korektor Kryolan i tu jest ta część, która w ogóle nie jest używana oraz ta część, której używam i w grudniu ubyło mi go dokładnie 1 gram, czyli tyle co każdego miesiąca. Wzbudza to we mnie trochę obawy, czy uda mi się go zużyć w przyszłym roku. Bardzo, bardzo bym chciała i to będzie mój priorytet na rok 2021, żeby ten kosmetyk zużyć, bo on już jest stary. I ja po prostu chciałabym go też wymienić, chciałabym coś nowego, coś innego sobie kupić, a nie męczyć się z nim. Następny kosmetyk, który tutaj Wam chciałam pokazać, to jest pomadka z Lale. Jak widzicie, całkiem nieźle mi tutaj poszło, widać już boczne ścianki, ubytek jest całkiem spory. Myślę, że gdzieś zbliżam się do połowy. Jak na kosmetyk, który ma 6 miesięcy przydatności do użycia, to ja chyba bym się musiała nim non-stop smarować. Całymi dniami i po prostu na noc, na dzień. Co 5 minut nakładać, bo jest ogromny i bardzo wydajny. Nie zachwyca mnie, ale powoli. Na razie jest jeszcze dobry, ładnie pachnie. Jeżeli się zepsuje, to go po prostu wyrzucę, ale na razie staram się zużyć. Tutaj nie ma jakiegoś wielkiego sukcesu, ale zawsze jest postęp. Następny kosmetyk, na którym w ogóle nie mogę powiedzieć, że ja coś osiągnęła, to jest cień z Inglota Rainbow. I niestety przez cały projekt Denko, kiedy on tutaj uczestniczył, użyłam go może 4 razy. Także nawet nie widać postępów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się coś z nim zdziałać. I teraz duży sukces, czyli ogromny wręcz. Zużyta pomadka Lizy Eldridge, jak widzicie, nic nie zostało. Ogromnie mnie to cieszy, ponieważ nawet nie podejrzewałam, że mogę się z nią uporać w tym roku. Ja myślałam, że zużyję jakieś 2/3 i zostanie mi ona jeszcze na styczeń. Mój taki cel w głowie to było zużyć ją do końca lutego, czyli dawałam na nią sobie 4 miesiące, a uporałam się z nią bardzo szybko i jestem z tego ogromnie zadowolona. Na pewno do tego koloru już nie wrócę. Lubiłam go nosić, podobało mi się jak wyglądał na twarzy, podobało mi się co robił z twarzą, natomiast nie do końca jest to taki mój kolor, nie do końca mnie zachwyca, więc no nie wrócę do niego. Zapach Givenchy. Tutaj jest postęp, już Wam pokażę.
postęp prezentuje się w ten sposób. Myślę, że jest on taki mały ze względu na to, że dużo razy sięgałam po inne zapachy, dużo eksperymentowałam, dużo zmieniałam, więc mniej po niego sięgałam. Natomiast mam nadzieję, że w styczniu uda mi się go skończyć i już zacząć nową buteleczkę jakiegoś innego zapachu, także trzymajcie kciuki. Róż Nars, jak widzicie, zostały mi już tylko okruszki i myślę, że on się skończy w ciągu kilku dni. No niestety nie udało mi się go skończyć. Liczyłam, że uda mi się w 2020 roku zużyć dwa róże. No jak widzicie, nie powiodło się, ale teraz będę trzymała kciuki za siebie, żeby udało mi się zużyć też dwa róże, a nie jeden. Także jest duży postęp. Mam nadzieję, że w ciągu kilku dni się skończy. I następny kosmetyk, czyli kredka z Gauche, taka brokatowa. O dziwo polubiłam się z nią, bo ja dosyć mocno po pierwszych testach nie polubiłam tej kredki i wydawało mi się, że będzie trudna do współpracy. Natomiast polubiłam się z nią, fajnie mi się jej używało. Tutaj jest postęp taki dosyć duży, jak widzicie. Więc myślę, że jeszcze za dwa miesiące będę ją zużywała. Natomiast nie jestem zwolenniczką tego koloru i niestety takie kolory szaro-srebrne są dla mnie za ciemne i one nie dają efektu rozświetlającego, więc ja po prostu muszę te kredki przykrywać innymi cieniami, co się tak trochę mija z celem, bo nie po to nakładam jeden cień, żeby przykrywać go drugim, ale skoro taki jest efekt, no to niestety muszę. Kolejny kosmetyk, który już ostatni, który był tutaj w projekcie Denko, to sypki pigment Inglot i moim celem na grudzień było użycie go 5 razy. I udało mi się ten cel zrealizować, a nawet przekroczyć, ponieważ ja ten pigment użyłam 7 razy. Jestem z siebie bardzo zadowolona. Ja wiem, że zużycie jest praktycznie niewidoczne, ale pociesza mnie myśl, że zawsze troszkę go było. I moim celem na rok 2021 będzie zużycie go całkowite i pożegnanie tego cienia. Nie chcę więcej sypkich cieni w swojej kolekcji. Nie sprawia mi przyjemności ich używanie, więc nie. A teraz, żeby tutaj na zakończenie roku podsumować całość, pokażę Wam wszystkie inne kosmetyki. W sumie udało mi się zużyć 19 kosmetyków w projekcie Denko. Tak, 19 wszystkich. Jednym z nich jest ta szminka Lizy Eldridge. I może pokażę Wam, co zużyłam. Jedną bazę pod cienie z Essence. Nie kupiłam dla niej zastępstwa. Cieszę się, że jest zużyta. Moją ostatnią i jedyną bazę pod makijaż z Pixie. Mega szczęście. Wreszcie się uwolniłam od takiego dodatkowego, niepotrzebnego kroku w makijażu, więc dla mnie to ogromne osiągnięcie. Krem BB z Lili Lolo. Bardzo fajny kosmetyk. Zachęcił mnie do eksperymentowania z tego typu kosmetykami, więc na pewno jeszcze jakiś BB krem u mnie zobaczycie. Bardzo trudny kosmetyk, czyli róż do policzków. Udało mi się wykończyć jeden róż. Też jest duże szczęście, chociaż liczyłam na dwa, ale cieszmy się tym, co mamy. Mam nadzieję, że ten rok, który właśnie zaczynamy, będzie bardziej obfity w różowe Denka, bo jakoś ta kategoria tak strasznie opornie mi idzie. Jeden cień w płynie, Inglot Aquastic. To samo, co z cieniem Gauche. Kolor nie do końca mi odpowiadał. Sam cień sam w sobie był świetny, ale jak patrzę na tą gamę kolorystyczną tych cieni, to nie do końca jestem usatysfakcjonowana i nie do końca widzę w niej coś dla siebie, więc raczej sięgać nie będę. Jeden cień Inglot Rainbow, czyli poprzednik tego, który tutaj możecie zobaczyć. Zużyty całkowicie, cieszę się. Taki bazowy cień. Nie mówię, że nigdy do niego nie wrócę. Nie zużyty, ale bardzo mocno nad nim pracowałam. Lakier Opi. No niestety zgęstniał, ciężko się go używa, szybko schodzi z paznokci. Nie jest to kosmetyk, który by mnie satysfakcjonował, więc po prostu wyleciał do pudełka z odpadami. Jedna konturówka do ust i to była moja przedostatnia konturówka w ciemnym kolorze. Została mi jedna, więc pozbyłam się nadmiaru i w tej chwili mam tylko jedną konturówkę. Cieszę się, że wreszcie osiągnęłam ten stan
Zen. I co następne? Dwie kredki do powiek, czarna i brązowa. Bardzo mnie tu cieszy. Tutaj również dzięki projektowi Denko udało mi się wreszcie osiągnąć stan, kiedy to mam tyle kredek do oczu, konturówek do powiek, że jestem z tego zadowolona i nie planuję na razie rozszerzać kolekcji. I część, która jest chyba najbardziej udana, to trzy szminki. Czwartą tutaj widzicie z Liz Eldridge. Trzy szminki, jeden MAC, jeden Estee Lauder i jedna z Alverde. Bardzo się cieszę, moim celem jest mocne ograniczenie ilości posiadanych przeze mnie szminek, więc użycie czterech w projekcie Denko to jest ogromny sukces i ogromny krok naprzód, więc bardzo mnie to pozytywnie nastawia na nowy rok. I kategoria, w której zużyłam najwięcej, w której mam największe osiągnięcia, czyli perfumy. Pierwsze Chanel Chance, drugie Avon Today. Tu jest Avon z serii Eve Duet. BS Candy Girl, bardzo ładny zapach. I najmocniejszy z nich, czyli Mugler Angel, wersja wody toaletowej Eau Sucre. I to jest, kochani, na tyle. Jak widzicie, bardzo dużo kosmetyków. Jestem ogromnie zadowolona z tego, jak udało mi się przejść przez ten rok 2020. Zwłaszcza, że ten projekt Denko nie był od początku roku. Nie od początku roku skupiałam się na zużywaniu, więc tym bardziej się cieszę, że 19 produktów poszło. Nawet nie liczyłam na to, że będzie ta liczba chociaż zbliżona do tego numeru. Myślałam, że może około 10 kosmetyków uda mi się zużyć, ale nawet tego nie byłam pewna. Dziękuję Wam, kochani, za wspólnie spędzone chwile. Zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia. Pa!